Dzień dobry. Rozmawiamy dzisiaj z Marzeną Osowicką, radną miejską, nauczycielką gimnazjum numer 1, czy już nie? Również, a także drugiego liceum imienia generała Andersa. W gimnazjum numer 1 pani także miała jeszcze świetlicę pod opieką. Tak, nadal mam. Proszę pani, od kilku lat chojniczanie czytają, słuchają. Jedni mówią o konflikcie personalnym w gimnazjum numer 1 pomiędzy panią jeszcze jedną nauczycielką. Inni twierdzą, że w tym oczywiście pani, że chodzi o mobbing. Proszę nam w kilku zdaniach, znaczy jeżeli można oczywiście, ale chyba raczej to będzie za mało, przedstawić pokrótce historię. Kiedy się zaczęła, jak przebiega ten spór? Znaczy, sytuacja tak już rozpoczęła się w sposób oficjalny w momencie, kiedy Alicja Kreft, czując się mobbingowaną, skierowała pismo, skargę do pana burmistrza. Kiedy to było? To był 2011 rok, bodajże marzec. No i niestety w tym momencie jednak pan burmistrz nie rozpatrzył tego pisma. Natomiast przekazał go pani dyrektor Małgorzacie Chężkę, która w swoim pozwie przeciwko nam, pozwie, który oskarżał nas o pomówienie o mobbing, wykorzystała jako jeden z głównych argumentów przeciwko nam, że pomówiłyśmy panią dyrektor. Po drodze potem... chyba była jeszcze próba negocjacji, próba przedsądowej ugody, tak? Tak, była rzeczywiście taka propozycja, było nawet kilkoro mediatorów sądowych, ale zakończyła się ona fiaskiem, dlatego że pani dyrektor żądała rzeczy niemożliwej, czyli abyśmy przyznały się do popełnionego przestępstwa, do pomówienia, a my uważałyśmy, że krytykujemy w sposób słuszny, każdy ma prawo do wolności słowa, wolności wypowiedzi. To pani dyrektor o co was oskarżyła? Pani dyrektor stwierdziła, że została pomówiona. Każdy może przecież czuć się pomówionym w wielu sytuacjach, kiedy się go krytykuje. Natomiast sposób, w jaki pani dyrektor wystąpiła przeciwko nam, dla mnie był wręcz drastyczny. Dlatego, że jeśli ktoś czuje się znieważony, to idzie do sądu cywilnego, żąda przeprosin, żąda grzywny na jakiś cel charytatywny, a w naszym przypadku bez jakichkolwiek negocjacji w miejscu pracy za pomocą pana burmistrza, który obiecywał, że to będzie miało miejsce, zostałyśmy pozwane do sądu, zostałyśmy oskarżone w trybie karnym. Jeżeli nauczyciel zostaje skazany w trybie karnym, to nie tylko traci pracę swoją zawodową, ale również prawo wykonywania zawodu. Więc to było dla nas tak destrukcyjne. Poza tym proces przeciągnął się niewiarygodnie długo. 4 lata totalnej destrukcji. 4 lata pracy w moim przypadku, dlatego że Alicja Kreft już nie pracuje w tej szkole. Więc presja świadomości zagrożenia utratą pracy i prawa wykonywania zawodu jest trudna do wytrzymania. Pani Marzena, jak skończyła się sprawa w chojnickim sądzie, bo już jest rozstrzygnięcie. I co było następnym krokiem z waszej strony? Pan sędzia Sporysz uznał nas za osoby winne pomówienia. Nie chcę komentować tego wyroku, natomiast sam fakt, że pomimo naszej winy została sprawa umorzona, z jakiego myślę, powodu? Znaczy z powodu mało istotnych, tak zwana znikoma mało istotnej wagi, tak jest, znikoma szkodliwość czynu. Ale... Czy to groziło wam jakimiś konsekwencjami nie, służbowymi? Rzeczywiście nie. Myślę, że pan sędzia wybrał
taki sposób rozstrzygnięcia sprawy, żeby za bardzo nie dotknął ani nas, i zadowolił panią dyrektor. Natomiast dla nas to było, czułyśmy się niesprawiedliwie osądzone i stąd była apelacja. Apelacja w Sądzie Okręgowym w Słupsku, w Sądzie Odwoławczym, gdzie orzekał skład sędziowski złożony z 3 sędziów doświadczonych. Ponownie byli przesłuchiwani ci sami świadkowie, czy absolutnie pracowali nie, na materiale nie, nie. Sądu tak. Rejonowego? Sędziowie właśnie w sądzie apelacyjnym jedynie zapoznają się z protokołami rozpraw, właśnie zeznaniami świadków. I w zasadzie podstawą apelacji są błędy formalne popełnione przez sędziego niższej instancji. I właśnie, co stwierdził sąd okręgowy w Słupsku? Sąd przede wszystkim nas uniewinnił, czyli jednak zmienił postanowienie sądu niższej instancji. Ponadto zwrócił uwagę na pewne braki ze strony orzekającego. Braki związane z brakiem jakby wzięcia pod uwagę wielu aspektów zeznań świadków, które były potrzebne dla wyważenia tego wyroku. Ponadto to jest właśnie zdanie sądu, dla mnie ogromnie istotne. Sąd dopatrzył się znamion mobbingu. Dopatrzył się również tego, że pani dyrektor używa pozaprawnych narzędzi, jeśli chodzi o zarządzanie szkołą. Co miał na myśli konkretnie pani Marzena? Konkretnie chodziło o to, że w naszej szkole stosuje się tak zwane dyscyplinowanie nauczycieli. Ja zgadzam się całkowicie z tym, że jeśli nauczyciel popełni błąd, czy to w stosunku do ucznia, czy do współpracownika, czy do dyrektora, to należy mu się słusznie nagana. Nagana wpisywana do akt. Natomiast w naszej szkole funkcjonuje system, w którym pani dyrektor dyscyplinuje swojego podwładnego w obecności drugiego nauczyciela. Jest to sytuacja niedopuszczalna, jest to sytuacja poniżająca. Czy w innych szkołach chojnickie też takie sytuacje są? Nie wiem, nie sądzę. Nie sądzę, bo to jest po prostu, nie ma żadnej wykładni prawnej, która by sankcjonowała taki sposób upokarzania ludzi. To co innego rozumiem, że mój pracodawca mówi mi prosto w oczy, przykro mi, ale tu jest twoje ewidentne niedociągnięcie. Natomiast jeżeli obok mnie siedzi osoba, moja koleżanka, kolega, która notuje cały przebieg zdarzenia, no to jest... Tak zwany dywanik. Tak zwany dywanik, to poza tym jest sytuacja, w której nawet przecież i nasze dzieci, uczniowie nie znaleźli się w czymś takim. Kiedy jest przewinienie, rozmawia się z dzieckiem w cztery oczy, wyjaśnia się problemy, szuka się programu naprawczego. A tu jest po prostu uderzenie w człowieka, w jego godność. I dlatego, znaczy oprócz tego prowadzony jest zeszyt uwag, szumnie zwany zeszytem kontroli wewnętrznej, gdzie wpisuje się jakieś właśnie notatki dotyczące tego nauczyciela. Panie Marzeno, na piątkowej konferencji prasowej przed kilkoma dniami pan burmistrz skomentował wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku. Zapoznała się pani z opinią pana burmistrza? Tak. Co pani obejrzałam sądzi? Nagranie w TV Chojnice. Zgadza się pan z tymi? No absolutnie nie. Sformułowania. Ja także mam swoje argumenty, bo jednak pan burmistrz, który jest doktorem ekonomii, niestety, ale nie ma wiedzy takiej, jaką ale mają sędziowie. I nauczycielem. No, myślę, że nie przynosi mu chluby, że w taki właśnie sposób dyscyplinował nauczycieli. Tak więc ja uważam, że wiedza pana burmistrza, który próbuje osądzać wyrok wydany, prawomocny wyrok wydany przez
skład sędziowski Sądu Okręgowego, no to już jest naruszenie pewnej etyki. Włodarz, który sam stanowi przecież prawo miejscowe, podważa w tym prawa momencie raczej. Dobrze, ale jednak za jego pośrednictwem podważa prawomocne wyroki sądu. Ja myślę, że pan burmistrz jest zbyt malutki, żeby wypowiadać się w takim kontekście. Pani Marzeno, w sądzie pracy w Człuchowie niedawno zakończyło się postępowanie z waszego wniosku. Tak. Czego dotyczyło i jak się zakończyło? Nie naszego. To ja zdecydowałam się wnieść pozew o zadośćuczynienie, o mobbing. Po prostu dlatego, że początkowo, kiedy nie miałyśmy szansy na to, że ktokolwiek z grona pedagogicznego jednak stanie przed sądem i zezna, jak było naprawdę, to po pewnym czasie, kiedy wiele osób zauważyło, że są manipulowane, że nie mówi im się prawdy, znaleźli się świadkowie, którzy zdecydowali się po prostu świadczyć no, po naszej stronie, szukając argumentów. W tej chwili został wydany wyrok nieprawomocny. Podobnie jak w przypadku Sądu Rejonowego w Chojnicach, pana sędziego Sporysza, w tym ten wyrok wydała pani sędzia Sylwia Piasecka i jest on dla mnie niekorzystny, dlatego że pani sędzia oddaliła jednak moje roszczenie, uważając, że to nie był mobbing, tylko konflikt. Natomiast już sama logika wskazuje, że w przypadku konfliktu pomiędzy osobą podległą i zwierzchnikiem, no to nie ma równej sytuacji. To są płaszczyzny, w których pracownik w zasadzie no, ma dużo mniejsze prawa i do swojej obrony, i do stawiania zarzutów. I będzie pani odwoływać się? Naturalnie, naturalnie. Pani Marzeno, ostatnie pytanie. Po tych kilku latach, które pani spędziła i w sądzie, i czytając różne opinie, także i nieprzychylne, między innymi w internecie, jakie ma pani przemyślenia, wnioski z tej sprawy? Uważam, że status ofiary mobbingu jest dramatyczny. Dlatego, że wszelkie organizacje, wszelkie stowarzyszenia antymobbingowe nawołują do tego, żeby ludzie czujący się mobbingowani mówili o tym głośno, zwracali się o pomoc drogami prawnymi, a więc zgłoszenie do pracodawcy naszego zwierzchnika, zgłoszenie do właśnie samego stowarzyszenia antymobbingowego. Natomiast w praktyce sytuacja wygląda tak, że jednak pracodawcy popierają siebie nawzajem. W takim układzie pracownik nie ma zbyt wielkiej szansy, dlatego że tak jak w naszym przypadku zafundowano nam 4-letni proces, oskarżając nas o pomówienie. To był paraliż totalny. Raz, że 4 lata wykreślone z życiorysu. Myśmy były w ogromnej traumie, nie wiedząc, czy rzeczywiście tej pracy i prawa wykonywania zawodu nie stracimy. Ponadto zdawałyśmy sobie również sprawę, że jakiekolwiek nasze argumenty będą traktowane właśnie w taki sposób. Pan burmistrz już kilka lat temu mówił, że w chojnickich szkołach nie ma żadnego mobbingu. Są tylko konflikty personalne. No, zobaczymy. Ja nie będę kwestionować prawomocnych wyroków sądu. Po to poszłam do sądu pracy, żeby przyjąć tę decyzję. Ale rzeczywiście okazuje się, że jednak na szczęście istnieje druga instancja, bo niezawisłość sądów sprawia, że oni mogą wydawać wyroki zgodnie ze swoim przekonaniem,
ale nie do końca obiektywne, dlatego że uzasadniając swoje wyroki, nie biorą pod uwagę wszystkich elementów, wszystkich zeznań świadków, nie biorą pod uwagę właśnie na przykład jak w moim przypadku stanu zdrowia. Mobbing jest potwornie destrukcyjny. Powoduje, że człowiek czuje się jak w pułapce. Nie ma możliwości wyjścia. Jest bezradny. Zawsze może zmienić miejsce pracy. A dlaczego ma zmienić? Dlaczego właśnie poddawać się? Ja wychodzę z założenia, że jednak o swoją godność trzeba walczyć. Dlatego stanęłam też w obronie koleżanki, która była w bardzo złym stanie psychicznym. Co jeszcze? Ja uważam, że pan burmistrz ucieka od odpowiedzialności za podejmowanie decyzji. Pan burmistrz twierdzi, że poczeka, aż zakończą się wszystkie procesy i wtedy wyda merytoryczne uzasadnienie swojego postępowania, swojej decyzji. A to jest po prostu i spychologia, i ucieczka. Dlatego, że pan burmistrz nie wie, czy ja za jakiś moment znowu nie wytoczę kolejnego pozwu, dlatego że zostałam jednak potraktowana z naruszeniem dóbr osobistych. Kiedy będąc w stanie głębokiej depresji, rzeczywiście zachowałam się nieracjonalnie, wyszłam przez okno, tak. Zostało to natychmiast nagłośnione przez media. Nikt z dyrekcji, z moich zwierzchników nie zawołał mnie, nie poprosił, nie zażądał, abym wyjaśniła swoje zachowanie. Ja byłam jeszcze przez parę dni w szkole po tym incydencie. W ogóle nie zawołano mnie, żebym się wytłumaczyła, co się stało. No i niestety w następnym tygodniu wszystkie informacje wyciekły do prasy, do mediów. Pan burmistrz wykrzykiwał, że oglądał monitoring, że wszystko widział. Pan Ziarno pseudotroskliwie martwił się o moje zdrowie, czy nic sobie nie, że mogłabym coś sobie zrobić, wychodząc przez to okno. A tak naprawdę to przecież rolą dyrektora jest jednak ukaranie pracownika, który dopuścił się jakiegoś wykroczenia. No, wyszła pani w trakcie rady pedagogicznej. Tak, wyszłam w trakcie rady pedagogicznej, po prostu mój stan psychiczny nie pozwalał mi by dłużej tam pozostawać. Natomiast nie była innej drogi, pani Marzeno? Oczywiście, że była inna droga. Natomiast takie wychodzenie w obecności wszystkich świadków, było to dla mnie trudne. To była trauma. W tej chwili nie rozumiem do tej pory, dlaczego pani dyrektor nie przeprowadziła ze mną właśnie jakiegoś postępowania wyjaśniającego. Dlaczego nie nałożyła na mnie nagany, nie wpisała jej do akt. No przecież jeżeli moje zachowanie, no, które oczywiście przyznaję, było niechlubne, to należało mnie w jakiś sposób ukarać. Ja sądzę, że pani dyrektor sama czuła, że dyrekcja zachowała się w sposób naruszający moje właśnie prawa. I dlatego nie ukarano mnie. Rozumiem. Dziękuję za wywiad. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję również.